Słyszycie mnie? Witajcie, hello. Hi. O, widzę, że z każdego zakątka świata piszecie witajcie, witajcie, jak dużo was jest, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie na webinarium pod tytułem Przybierzeli do Betlejem. Webinarium prosto z gór, a tak naprawdę prosto z Krakowa. Ja się przedstawię, nazywam się Kamila Jaszczak i uczę języka polskiego na co dzień, jestem też wychowawcą, plastykiem i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć trochę o szopkach z podkreśleniem szopek krakowskich. Zobaczcie, w jakim miejscu się znajdujemy. Tutaj za mną widzicie piękną szopkę pokonkursową pani Marzeny Dłużniewskiej z pacynkami. To jest praca wyróżniona nagrodą. Teraz wam powiem, gdzie my się znajdujemy. Nie słychać? Nie słychać? Ktoś pisze, że nie słychać. Dzień dobry, słychać. No to się cieszę. Pokażę wam, w jakim miejscu my się znajdujemy. Zobaczcie. Jest to muzeum specjalnie dla was. Zorganizowaliśmy tą wystawę i tą webinarium w Muzeum Krakowa. Jest to muzeum historyczne, tak zwany oddział Telestat. Tutaj znajduje się wejście główne, sala wystawowa szopek naszych betlejemskich i także znajduje się druga część sali, w której jest wystawa Bractwa Kurkowego, opowiada o obronie miasta, ale to już na inne webinarium, być może bardziej o obronie to będą chcieli słuchać chłopcy. Dzisiaj natomiast znajdujemy się w oddziale Celestatu, w salach wystawowych szopek krakowskich. Oczywiście muzeum też prowadzi wszelkiego rodzaju atrakcje, zaproszenia dla turystów. Są różnego rodzaju zaproszenia, również w wielu językach. Zobaczcie, też tutaj są przyjezdni turyści i także z Polonii. Także gdybyście byli na miejscu, to zapraszamy również osobiście. Witajcie, witajcie z całego świata, tak. Z Anglii, ze Szwecji, bardzo mi miło. A ja was witam serdecznie z Krakowa. I na początek, żeby wprowadzić nas w taką miłą atmosferę góralską, krakowską, poproszę was, żebyście posłuchali chwilkę naszej muzyki góralskiej. I zapraszam. Mówicie, że nie widać i nie słychać, tak? Zaraz zobaczę dlaczego, już minutkę. Zobaczmy. Nadal tak? Widać, tak? Mhm. No to się cieszę. To jest polski zespół Bolec Orkiestra z gór.
będzie z plastyki, bo tu pytacie, to jest tylko taki filmik, z którym chciałam Was wprowadzić w nasz nastrój, opowiadanie o szopkach betlejemskich, polski góralski zespół Golec Orkiestra, który pięknie wykonał właśnie na tle szopki w kościele kolędę po góralsku, przymierzeli do Betlejem. A co to w ogóle jest ta szopka bożonarodzeniowa? Może powiecie mi, może wiecie, co to jest szopka bożonarodzeniowa? Jak myślicie? Ja z wami zaśpiewam, no może kiedyś przy wspólnym kolędowaniu zaśpiewam, ale chciałabym zapytać się, czy wiecie może, co to jest ta szopka bożonarodzeniowa? Tam, gdzie się urodził Pan Jezus, bardzo dobrze, tak? I często znajdują się tam jeszcze inne osoby, a mianowicie, bardzo dobrze, stajenka, w której urodził się Jezus, a mianowicie znajdują się jeszcze najważniejsze osoby, bez których Pan Jezus by się nie narodził sam, tak? A mianowicie jest to cała święta rodzina. Czyli szopka bożonarodzeniowa to dzieło przedstawiające właśnie wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w stajni lub w grocie, bo to w zależności od kultury też jak przedstawiamy. Sceny mogą też obrazować trzech mędrców, tak jak odpowiadacie właśnie słusznie, ale najważniejsza jest święta rodzina. Obok zazwyczaj są zwierzątka, to są zwierzątka ze stajni, wół, osioł, owce i mogą pojawić się także anioły. A co najważniejsze, nad wszystkimi widnieje gwiazda betlejemska. Tutaj widzę, pytacie mnie, czy to będzie plastyczne webinarium. To będzie webinarium poświęcone i plastyce, i muzyce, i troszkę wiedzy takiej historycznej i z języka polskiego. Taką szopkę jak zrobić i taką proponowaną zrobimy sobie na końcu webinarium. Skąd się w ogóle wzięła tradycja szopki bożonarodzeniowej? Taka tradycja wzięła się z odnośnych teatrzyków kukiełkowych i z jasełek. O jasełkach na pewno już słyszeliście, może organizowaliście takie jasełka też w szkołach, w przedszkolach, ale także i w starszym wieku można organizować w teatrze. Z kolei takie jasełka mają swoją historię z misterium średniowiecznych, one dotyczyły głównie Wielkanocy. Natomiast jasełka, jasło wywodzi się właśnie ze słowa żłób, czyli takie korytko, gdzie podajemy jedzenie zwierzątkom i stąd mamy nazwę jasełka. Oczywiście do największych ulicznych jasełek należy Orszak Trzech Króli, w Krakowie bardzo hucznie obchodzony, ale nie tylko w Krakowie, myślę, że w większości miast, także również na świecie. Tutaj mamy zdjęcie z przykładowych jasełek z przedszkola. Wy też braliście kiedyś udział w jasełkach? W Polsce, czy tam, gdzie mieszkacie, braliście? Tak, braliście. Mhm. Jakie mieliście role do odgrywania? Razy nawet niektórzy. Mhm. O, był święty Józef, tak, Franciszek, tak. Ktoś był owieczką, aniołkiem, no pięknie. Widzę, że macie już doświadczenie. Mogą być też żywe szopki. Co to jest? Tutaj w Krakowie często się taka żywa szopka pojawia. Zazwyczaj widzimy takie szopki małe, większe lub średniej wielkości, ale zdarzają się też szopki żywe. I one są wykonane z takich naturalnych konstrukcji i tutaj zamiast figurek owiec, bydła, znajdują się także żywe zwierzęta. I taką żywą szopkę zapoczątkował święty Franciszek w 1223 roku, którą wystawił we włoskim mieście Grecja. W Krakowie przykładem takiej żywej szopki jest szopka bożonarodzeniowa. Ona jest ustawiana corocznie przy ulicy Franciszkańskiej, naprzeciwko okna papieskiego i taką szopkę można właśnie tam zobaczyć. Tak wygląda zdjęcie takiej żywej szopki. Ja Wam przygotowałam też na dzisiaj taki piękny album. Zobaczcie, to jest album pod tytułem Bóg się rodzi, znanego fotografa, też między innymi Jana Pawła II, Adama Bujaka. W tym albumie mamy też zdjęcia żywej szopki, ja Wam zaraz pokażę, jak ona właśnie wyglądała. Zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać.
Troszkę, tak. O. Widzicie, są zwierzątka, są postaci. Ale jakie jeszcze możemy mieć rodzaje szopek? Szopki mogą być też bardzo dużych rozmiarów w kościołach i jednym z takich najpiękniejszych szopek, które mnie urzekły i znajduje się w Krakowie, jest szopka w kościele na Dębnikach świętego Stanisława Kostki i autorami tej szopki są bracia bliźniacy Robert i Leszek Kutkowscy. Oni oprócz szopek robią piękne też rzeźby, miniatury i postaci naturalnych wielkości, biorąc udział w różnych konkursach, nie tylko związanymi z szopkami, ale takie szopki ich autorstwa chciałabym Wam pokazać. Zobaczcie. To są naturalnej wielkości postaci. Tutaj widać właśnie braci bliźniaków, to są księża Salezjanie, którzy akurat tutaj na tym zdjęciu malowali papieża Benedykta i papieża Franciszka. Co jeszcze możemy powiedzieć o szopkach? No, mamy też szopki góralskie, tak? Śpiewali nasi rodacy, gole z orkiestra przybierzeli do Betlejem, więc nie może zabraknąć nam szopek góralskich z pięknymi ubiorami góralskimi, z kierpcami, z czapkami góralskimi, ze skrzypkami i owieczkami, jak to mówią górale, łowieckami. Ale dzisiaj znajdujemy się w muzeum, gdzie podziwiamy szopki krakowskie, więc umówmy się, że takimi najbardziej znanymi szopkami w Polsce są właśnie szopki krakowskie. Na świecie są one znane na równi z szopkami neapolitańskimi. Zastanowimy się zatem, jak zbudowane są szopki krakowskie i neapolitańskie i czym one się różnią. Dzisiaj o neapolitańskich króciutko, bardziej skupimy się na szopkach krakowskich. Szopka neapolitańska to odmiana szopki bożonarodzeniowej z Neapolu. Może ktoś z Was widział, bo jesteście, mieszkacie teraz w różnych miejscach. Jest ktoś z Włoch obecnie? I w Polsce jest na równi porównywalna z szopką właśnie krakowską. W Neapolu pojawiła się w XIII wieku, czyli mamy czasy średniowiecza i najczęściej są one wykonywane z terakoty, korala lub muszli morskich, czyli z takich materiałów, które tam są bardziej dostępne. Oczywiście, tak jak u nas scenerią jest Kraków, tak tam scenerią jest Neapol. Wykonane są z wielkim realizmem, z rozmachem, pokazują wszelkie gesty i smutek i radość, ale różnią się tym, że tam oprócz postaci świętych pojawiają się także osoby z życia codziennego. Rzeźnicy, tkacze, winiarze, sprzedawcy. Ukazane są też rekwizyty, na przykład kosze owoców, ryby, chleb. Często mają one znaczenie symboliczne. Taką najbardziej znaną szopką neapolitańską jest właśnie ta szopka, którą teraz Wam pokazuję, przedstawiam. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje, ile jest osób oprócz świętej rodziny. Są i sprzedawczyni, i osoby rozdające owoce, są anioły. Spójrzcie na drzewa, jak w bardzo dynamiczny sposób nawiązują do ruchu. Tak? Same te kunary, które wystają i niczym mówią, śpiewają wspólnie kolędy z postaciami przedstawionymi. Natomiast szopka krakowska jest zdecydowanie bardziej statyczna, choć nie znaczy, że nie jest nieruchoma, ale ona właściwie nie ma w sobie takiej dużej ekspresji formy, bardziej dominuje kolorystycznie. Takie szopki krakowskie są bogato zdobione, wielowieżowe i nawiązują do architektury Krakowa. Twórcami pierwszych szopek byli właśnie murarze i pracownicy budowlani z przedmieść Krakowa. Sezonowość ich zawodu sprzyjała właśnie szukaniu dodatkowej pracy, ponieważ nadchodziła jesień, nadchodziła zima i po prostu ci ludzie nie mieli pracy, więc zaczęli robić takie szopki w domu, pokazując to, co potrafią w warunkach domowych. Wykonywali szopki małe, takie nieruchome, które sprzedawali właśnie chodząc ulicami. Tu macie właśnie takie zdjęcie pokazane, jak sprzedają, zachęcają do sprzedaży, a także duże,
w postaci teatrzyków, które wystawiali na ulicach i jeżeli się takie przedstawienie spodobało, to takie szopki wystawiali później na zaproszenie w domach. W domu byli za to bogato opłacani i jest to taki rodzaj szopek unikatowych, tylko w Polsce i tylko w Krakowie takie szopki były wystawiane w naszych domach jutro w tym właśnie muzeum. Państwo Malikowie, to są bardzo znani szopkarze, rodzina szopkarska Krakowa będzie właśnie takie przedstawienie kupiełkowe pokazywała. Jak starczy nam czasu, to ja przyjdę się z komputerem po sali i pokażę Wam, jak to wygląda, dobrze? Jak takie przygotowania wyglądają. Najsłynniejszym twórcą takiej formy szopek na sprzedaż i szopek pokazywanych w domu był pan Michał Ezenkier, murarz i taflarz z Krowodrzy. Ponieważ tych szopek w Krakowie było tworzonych bardzo, bardzo dużo, to powstał konkurs szopek krakowskich. On był zainicjowany już w 1937 roku u pomnika Adama Mickiewicza, czyli w centrum rynku głównego w Krakowie, ale rok później odbyła się kolejna edycja, natomiast no, była przerwa oczywiście w czasie wojny, w czasie okupacji, ale od 1946 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przywróciło oczywiście konkurs. I 3 grudnia, czyli całkiem niedawno, bo dzisiaj mamy 21 grudnia, odbył się 78. konkurs szopek krakowskich, do którego zgłoszono aż 87 szopek. Czyli zobaczcie, pomimo okresu pandemii, takiego trudnego dla nas na całym świecie, odbył się ten konkurs po raz kolejny i był to już 78. konkurs, a szopek, które przybyły na ten konkurs, było bardzo dużo, bo aż 87. Oczywiście w ramach konkursu były różnego rodzaju kategorie. 50 szopek powstało w kategorii seniorów, 6 szopek w kategorii szopek młodzieżowych, czyli już takich wykonanych między innymi w waszym wieku, 20 szopek dziecięcych od 8 do 14 lat i 11 szopek rodzinnych. Dla niektórych osób był to kolejny udział w konkursie szopek i dla części z nich jest to już nieodzowna część życia. Zobaczcie, jest taki pan jak pan Maciej Moczew, który brał 60 raz udział w takim konkursie. Ja tutaj wam pokazałam zdjęcie, zobaczcie, fragmentu szopki pana Moczewa. I on tutaj sobie nawet w takiej szopce umieścił postać, która przedstawia jego osobę i dopisał, to mój 60 konkurs. Czyli pan wytrwały i z poczuciem humoru. Dla pana Dariusza Czyża to był 50 konkurs, dla pana Kazimierza Stopińskiego 40 udział w konkursie. Natomiast najstarszym szopkarzem jest pan Tadeusz Giller, który teraz będzie miał już 87 lat, a najbardziej znaną szopkarską rodziną jest właśnie rodzina państwa Malik, o których wam już dzisiaj mówiłam, że jutro będą wystawiać tutaj szopkę za pomocą kukiełek. I troszkę wam powiem o tych dwóch, o tej rodzinie i o panu Gilercie. Krakowska rodzina państwa Malików od 4 pokoleń właśnie buduje szopki krakowskie. Tutaj na zdjęciu macie ojca i syna. I wystawiają także własne jasełka. Pani Anna Malik z zawodu jest rzeźbiarką, prowadzi także warsztaty wykonania szopek krakowskich. Ja też Wam pokażę za chwilkę filmik. Przedstawię Wam Państwa Malik za pomocą krótkiego filmu. Mam nadzieję, że wszyscy będą słyszeli i widzieli.
Tadek to jest jeden z pierwszych szopkarzy w Krakowie. Zależy z czwartym pokoleniem, które robi szopki. Dorosły w Błędach se ugadkę taką malutką sobie zrobiłem na konkurs. Miała 6 lat, to zrobiła pierwszą szopkę i potem już w zasadzie co roku robiła. No i pech chciał, że zdobyła trzecią nagrodę zdobyła. Taką samą jak taty szopka. Taty chodził strasznie dumny jak paf, a pierw powiedział, że gdzie takie dziadostwo na koku zanoszę. No. Pierwsza moja szopka. To było jakiś taki parę pudełek od herbaty z jakimiś staniolami, z jakimiś rurkami niedbale poprzyklejonymi. Jakieś takie figurki z modeliny, jakieś takie zupełnie improwizowane. Nasz ojciec to rzadziej robił szopki, ale bardziej wujek i my wszystkie chodziliśmy szopkami. Taka mniej rozbudowana i dziecinna wersja taty szopki. Te szopki naprzód powstawały przy tym stole. To jest taki stary, wielki stół. Przy tym stole wszyscy siedzieli wokół stołu i pracowali razem. Od czasu do czasu włączają się także dzieci moich córek. Właśnie tak wygląda rodzina państwa Malików. Widać, że z pokolenia na pokolenie. Też widać, że mają już przygotowane wszelkiego rodzaju warsztat pracy. I teraz chciałabym Was zapoznać jeszcze z drugą postacią historyczną w Krakowie, która jeszcze żyje, z panem właśnie Gilertem, który urodził się w 1932 roku. To jest krakowski szopkarz, z zawodu inżynier górnik. W konkursie krakowskim uczestniczył już od 1948 roku. Wykonał ponad 100 szopek, część z nich właśnie brało udział w konkursach polskich, część z nich za granicą. I charakterystyczną cechą takiego warsztatu i takiej szopki pana Gilerta jest komponowanie wieży z kościoła Mariackiego jako środkowej wieży szopki. Tutaj mamy zdjęcie pana Gilerta z nagrodą, z folderem i z własną szopką. Pozwólcie, że włączę Wam jeszcze filmik dotyczący pana Gilerta. Jest wzruszający, króciutko, ale chciałabym, żebyście go usłyszeli. To jest przyjemność, to jest choroba. Jak ktoś jest zarażony taką chorobą, to będzie te szopki robił zawsze. Jeszcze przedtem, jako dziecko, dostałem od mojej babci szopkę taką zrobioną z bibuły. Malutką szopkę, która była podświetlona świeczkami zwykłymi. To po prostu z tyłu były otwarte pomieszczenia i dawało się świeczkę, którą się zapalało i przez tą bibułę cała szopka była podświetlona. I ta szopka mi się oczywiście spaliła pewnego razu. Strasznie wtedy płakałem, no miałem kilka lat. To było przed wojną. W 1948 roku to był szósty konkurs bodajże. Wziąłem udział w tym konkursie, zrobiłem szopkę trzywieżową. Nie było takich materiałów jak teraz. Były bibuły tylko i ewentualnie paski z cukierków, z czekolady, jakieś takie świecące. I niestety w tym dniu była straszna wichura i przeciągi na rynku i złamało mi jedną wieżę, ale mimo to otrzymałem ostatnią, szóstą nagrodę. Dostałem jakieś pieniądze, pamiętam wtedy, byłem zachwycony. No i doceniony. Wzruszające, jak dla mnie, piękna praca, piękny filmik, kochany dziadek. Myślę, że każdy z nas chciałby mieć takiego pięknego, wspaniałego dziadka z pasją. Zobaczcie, ile pracy trzeba wykonywać przy takich szopkach, niektórzy wykonują ją kilka miesięcy, ile to precyzji też wymaga. Dobrze, ale co z tymi szopkami dalej? Jeżeli już zrobimy te szopki w Krakowie i poświęcimy na to tyle czasu, to co później? A więc w Krakowie właśnie, jak wspomniałam, jest tradycja konkursu szopek bożonarodzeniowych. Właśnie w tym roku była 78 konkurs. I do zeszłego roku, w dniu ogłoszenia konkursu, takie szopki były wystawiane
przy pomniku Adama Mickiewicza, to jest w samym centrum Krakowa, zaraz obok Bazyliki Kościoła Mariackiego. No w tym roku niestety ze względu na pandemię nie było to możliwe, ale umieściłam Wam na prezentacji zdjęcia zeszłego roku i mam jeszcze takie jedno zdjęcie właśnie w naszym albumie, chętnie Wam pokażę. Zobaczcie, jakie zaangażowanie, pomimo mrozu, pomimo zimna, to ludzie z dziećmi przychodzą, przynoszą własne zrobione szopki rodzinne. Tak, widać? Mhm. Szopki rodzinne i stawiają właśnie między sukiennicami a Kościołem Mariackim przy pomniku Adama Mickiewicza. I właśnie dzisiaj w naszym muzeum, w którym się obecnie znajdujemy, w Celestacie, rozpoczniemy przygodę po naszych szopkach konkursowych, czyli mamy 50 szopek do obejrzenia. Ja wybrałam tylko te najciekawsze, wszystkich nie jestem w stanie Wam pokazać, ale mam nadzieję, że przyjedziecie, też zapraszam na stronę online muzeum, będziecie mogli sobie doczytać, dooglądać, zainspirować się i na razie zapraszam Was na taką wirtualną wycieczkę. Tak wygląda sala reprezentacyjna. Na koniec naszego spotkania pokażę Wam ją na żywo. I chciałabym Wam pokazać pierwsze wygrane szopki w różnych kategoriach. Przepraszam, to jest szopka w kategorii seniorzy, nagroda pierwsza, pana Leszka Zarzyckiego. Zobaczcie, ile ma elementów, jaka jest ogromna, ile bierze, na górze widać godło, tak, orła, mamy też flagi. Kolejna, trzecia nagroda pana Józefa Madeja. Tutaj na dole oczywiście ten system jest obrotowy. Widać, jak krakowiacy tańczą, tak? Na górze mamy scenę narodzenia pana Jezusa. Kolejna nagroda pierwsza, pan Maciej Moszep, czyli ten pan, który bierze kolejny udział 60 raz w naszym konkursie. I tutaj ta mała postać na dole to właśnie jest pan Moszep, który przedstawił się za pomocą tej niebieskiej postaci z napisem, że to już, że jest właśnie 60. udział w konkursie. To jest też taki napis o tym mówiący w języku łacińskim właśnie. Szopka średnia, nagroda druga, pan Zbigniew Giller, czyli ten nasz przemiły pan dziadek, który opowiadał o sobie, który jest najstarszym uczestnikiem w konkursie szopek. Szopki małe, nagroda trzecia, pani Marzena Dłużniewska, to jest ta sama autorka, która wykonała właśnie tą szopkę, którą widzicie za mną. Tylko tu jest nagroda specjalna, a tu jest nagroda trzecia w kategorii szopki małe. Kto wygra? Właśnie oglądamy te szopki, które są wygranymi. Ja Wam właśnie je pokazuję, bo konkurs już został ogłoszony. Finał również. I teraz znajdujemy się właśnie w muzeum, gdzie pokazuję Wam te wygrane szopki. I to są zwycięskie szopki właśnie, w różnych kategoriach. Tutaj jest nagroda specjalna, też pani Marzeny Dłużniewskiej. Tutaj widzicie te same postaci wbijane. Widzicie? To jest ta sama szopka, tylko inaczej wyświetlona. I kolejna szopka, którą chcę Wam pokazać, jest szopką bardzo, bardzo oryginalną w kategorii miniatura. Zobaczcie, pan Jakub Jastrzębski, na samej górze znajduje się maleńka szopka, widzicie, na ołówku. Też można taką zrobić, jak będziecie brali udział w konkursie, który został dzisiaj ogłoszony na naszych stronach, możecie się zainspirować. To nie muszą być tradycyjne szopki. Kategoria rodzinna, czyli też możecie udział w takich kategoriach brać i wspólnie z rodziną szopkę zbudować i nam przesłać. Nagroda pierwsza, Marta, Leszek, Patrycja, Brunon, Jaskierny. Zobaczcie, użyli tyle kolorowych bułek, tyle kolorowego staniolu, materiału. Kolejna nagroda pierwsza, Róża Myskowska, Joanna Gawarecka i Irena Klaś. Nagroda druga, Paulina, Emilia, Leszek, Mateusz, Grzegorz Wąsik, Aneta Ostarz-Wąsik. Tutaj są takie małe klocuczki łączone, wykorzystane. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale czasami do zabawy używamy takich przy zabawach plastycznych, modelinka i sklejane takie koraliki, które się kleją. Widzę, że do tego to zostało właśnie wykorzystane. Pierwsze miejsce, na młodzieżowa kategoria, Tadeusz Orzuk.
No to już może być wasz rówieśnik. Kolejna nagroda, czwarta. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wielkich Drogach. Nagroda równorzędna do 8 lat. Antonina Solecka. I tutaj zobaczmy, mamy materiał, mamy też folijki wszelkiego rodzaju. Kolejna nagroda w kategorii dziecięcej z oświetleniem. Widzicie, jest kabel z tyłu, także tutaj nawet dziecko się pokusiło o oświetlenie na swojej szopki. Emilka Królik. Nagroda równorzędna, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie. Tutaj szopka wykonana z papieru, co też nie jest proste, bo trzeba odpowiednio pokleić, żeby nic nie zakłóciło wyglądu szopki. Kolejna nagroda. Zobaczcie, jaka piękna gwiazda bytlejemska. Przeważają aniołki przyklejone lub zrobione nad sceną narodzenia Pana Jezusa. Zwierzątka mogą być z wełny, mogą być zabawkowe. I wyjątkowa nagroda, druga Zosi Soleckiej, szkle. Jak ktoś ma zdolności plastyczne i potrafi malować na szkle, może zrobić takie właśnie piękne farbkami do szkła ozdoby na szkle, drażyki. Kolejna nagroda, trzecia, Agnieszki Kwiatkowskiej. Tu też wykonana z papieru, nawet są elementy łosia, widzę. Także nie muszą to być tradycyjne zwierzęta, można też pokazać zwierzęta, które znajdują się gdzieś u was, akurat gdzie mieszkacie. Też będzie piękna, egzotyczna szopka. Nagroda pierwsza, kategoria 12-14 lat, Gabrysia Kupiec. Często, zobaczcie, pojawia się też motyw smoka, tak? Czyli charakterystyczne elementy związane z Krakowa. Smok albo lajkonik, pan Twardowski z legendy o panu Twardowskim. Kolejna szopka Katarzyny Strzelczyk. Krzysztof Kramarz. Tutaj zobaczcie, aż armia broni naszej świętej rodziny, poustawiał żołnierzyki po prawej i po lewej stronie, łącznie z samochodem, eskortuje. I wyjątkowa szopka w kategorii 12-14 lat, Emilki Krawczyk, szopka, która znajduje się w dłoni papieża. Też bardzo oryginalny pomysł, podobny do naszej szopki na ołówku. To są wszystkie szopki wygrane, które znajdują się na naszej wystawie dzisiejszej. Natomiast tych szopek jest zdecydowanie więcej. Ja wybrałam te zwycięskie, tak żebyście mogli sami zobaczyć sobie na stronie, czy dzisiaj jeszcze sobie doczytać, przejrzeć też wirtualnie. Natomiast wszystkie szopki, które powstawały w zeszłych latach, znajdują się w przestrzeni Krakowa i można je oglądać również na co dzień. One się znajdują w miejscach publicznych Krakowa, przede wszystkim na plantach, które otaczają rynek, ale także w księgarniach. Ich blask właśnie rozświetla pochmurne grudniowe wieczory. Pomimo, że mamy pandemię, to można pospacerować parkami, można pójść w wiele ciekawych miejsc i zwiedzać. I tam również takie szopki są w takich właśnie szklanych witrynach i można właśnie je podziwiać. Włączę wam filmik, jak wyglądają takie spacery między szopkami. Zobaczcie sami. Tak, z Lego też można zrobić. W tym roku idziemy szlakiem Krakowa Fin de Siècle, szlakiem Krakowa 1899 roku, bo stoimy na ulicy Siennej, zaczynamy ten spacer pod Archiwum Państwowym, bo tu właśnie w tym budynku w roku 1890 zaczęła się historia naszej instytucji, a więc 120 lat temu. I w tym roku, idąc szlakiem szopek krakowskich, będziemy spotykać postaci z roku 1899, a po drodze zobaczymy 23 szopki z 39, które znajdują się w przestrzeni miasta. Pogoda sprzyja, bo jest leciutki mrozik, był spacer
temperaturze minus 20. Dla wytrwałych to roku, był spacer tak. W temperaturze plus 15, bo to się też zdarza w naszym klimacie. Dzisiaj minus 2, minus 3, leciutki śnieżek pruszy, więc pogoda, chciałoby się powiedzieć, idealna. Kolejne nowe wiadomości o Krakowie. Nowe miejsca, o których ja, krakowianka, nie wiedziałam. To jest niesamowite, że jeszcze są takie miejsca, że można je odkrywać w tym mieście. Piękne i niesamowite scenki. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie, bo się nie spodziewałam tego, że będą scenki dotyczące Krakowa. Pani Dulska rewelacyjna zresztą. Już jestem drugi raz i pewnie w przyszłym roku też przyjdę. Wszystkie są kolorowe, piękne, dbałość o detale. Mają też taki wydźwięk dydaktyczny, ponieważ można znaleźć różne postaci w szopkach, na przykład Lajkonika, Świętą Rodzinę i elementy architektoniczne z Krakowa. Widziałbym około 5 szopek, jest bardzo fajnie. Najładniejsza to była taka bardzo wysoka. Krystianowi Wolnemu zajęło to około od 4000 do 5000 godzin, 7 miesięcy, 210 dni obliczyłem. Jest ogółem bardzo fajnie. Przed lockdown byliśmy, ale było zimno, teraz jesteśmy przygotowani bardziej i ruszamy dalej. Mam nadzieję, że Wam również uda się przyjechać w najbliższym czasie do Krakowa. Jeżeli nie w najbliższym czasie, to na pewno w przyszłości i będziecie mogli też takim szlakiem szopek zrobić sobie spacer. Zachęcam, jest pięknie. Koniecznie spróbujcie przyjechać i udać się w taki magiczny czas z naszymi szopkami. Dobrze, przejdźmy zatem do praktycznej strony szopkarstwa. Ja pozwoliłam sobie zrobić zdjęcia z warsztatów, z pracowni naszych szopkarzy. Zobaczcie, co znalazłam na stołach w warsztatach szopkarza. Nożyki, patyczki, sreberka, kleje, koraliki, sznureczki, nawet jakieś ostre narzędzia, nóż, ale to uwaga, musicie rodziców zapytać, czy możecie i najlepiej właśnie jest ich pod ich obecność i pod ich kontrolą. Tak, papierki po cukierkach, jak świetnie zauważyliście, tutaj nawet są specjalne i madełka, to już tak dla takich profesjonalnych szopkarzy. Kleje różnego rodzaju, metal, tak, papier, metal, drewno, materiały, tkaniny, wszystkie rzeczy, które mogą się przydać. Ja pozwoliłam sobie napisać o takich ogólnych materiałach standardowych, które wykorzystywane są właśnie przez szopkarzy krakowskich. I to jest głównie drewno i sklejka. Wierzej mniejsze elementy architektoniczne wykonywane są z tektury, a te dwa pozostałe wyklejane są folią aluminiową. Szopkarze na to mówią stanio. Niektórzy szopkarze używają także kolorowych blaszek, a ornamenty są wykonywane z różnych szkiełek, z różnych celofanów, malują także szybki. Oświetlenie oczywiście pojawiło się później, teraz nawet mamy takie szopki zmechanizowane, które gra kolęda w postaci pozytywki. Pokażę Wam kilka elementów, które udało mi się zgromadzić właśnie od szopkarzy. Na przykład taki element, może od tego zacznę, to jest taki element, zobaczcie, szopki, która, to jest tektura zwykła, już zwykła, tutaj mamy puste okienka, a tutaj jest przyklejone już okienko, które imituje witraż, na to nakładany jest kolejna bryła, zobaczcie, o. I można ją zrobić na ścisk. Podejrzewam, że prawdziwi szopkarze to pomocują, żeby też w czasie zdobnictwa nic się nie zepsuło. Mam tutaj też przed sobą kukiełki, które udało mi się od nich uzyskać. Zobaczcie. Ojej, kusiel, jak prawo, to w lewo. O, tak wyglądają. One są zrobione, uwaga, z tektury. Tektura, wbity patyczek i wszystko pokryte
różnego rodzaju materiałami ozdobionymi. Może lepiej będzie widać na takim mniejszym. Tak, to wygląda. I uwaga, odwracam. Tak, tak wygląda aniołek. Mamy jeszcze taką postać. Listonosza. I aniołek. Pozycja aniołka. Zobaczcie, sreberka. Troszkę ozdoby, można choinki zdjąć, jak macie dużo, choinka się podzieli. Pod spodem też mamy wsówki. Wszystko, co może być praktyczne, można użyć. Jeszcze nie koniec, zobaczcie, co jeszcze tutaj mam. Elementy szopki, zobaczcie z czego. Zwykłe pudełeczko, oklejone zwłokami, telefonem. I zobaczcie z czego. Z czego to jest? Jak myślicie, od czego to jest pudełeczko? Nawilżanie. Po kremie, dobrze, Julcia. Tak, to jest zwykłe pudełeczko po kremie, które może jakieś dziecko wykorzystało, wzięło od mamy, okleiło i z tego powstał piękny element czopki. Kolejne pudełeczko, pięknie z orłem wyklejone. I zobaczmy, co tutaj mamy. No tutaj to chyba dziadkowi ktoś wziął, bo po lekarstwach, tak? Po lekarstwach pudełeczko, czyli zobaczcie, wszystko można wykorzystać. Jak długo jest robiona taka szopka, pytacie? To zależy od zaangażowania, od pracy, od ambicji waszych, ale niektórzy szopkarze, takie szopki konkursowe, jak na przykład widzicie, robią czasami nawet pół roku, 7 miesięcy. Też zależy, czy się uczycie, macie 3 lekcje, więc nie zawsze macie czas od rana do wieczora, ale około kilku miesięcy na pewno. Takie mniejsze szopki można zrobić w tydzień. Tutaj zobaczcie, wykorzystana butelka po soczku, podejrzewam, że po kubuciu polskim, z flagą oczywiście polską. To jeszcze mogę wam pokazać, tu jest drugi element wieżyczki. Mam jeszcze pudełeczko, zwykłe pudełko, zobaczcie, po soku. A z drugiej strony już mamy piękny element, kubik pod szopkę. Podobnego pudełeczka, w chusteczkach, proszę bardzo, welwet. I tutaj już mamy smoka z plasteliny. Ktoś jeszcze wykazał się wyobraźnią, kreatywnością i zrobił z takich małych, przyklejanych koraliczków. Widać? Tak, tam była jama smoka. A tu mamy koraliczki przyklejane. Tak, także zobaczcie, ile pomysłów, ile rzeczy w domu, które mamy na co dzień, można wykorzystać. Nie trzeba kupować, nie trzeba stresować się, że czegoś nie mamy, bo na pewno każdy z was w domu coś kolorowego, błyszczącego znajdzie. Tu jest kawałeczek pracy, już zaczętaj. Witraż na bibułce też można wykorzystać. Mamy też różnego rodzaju materiały, króliki. Jakieś wycinanki, foliki foliowe, błyskotki błyszczące, sreberka. Teraz powiem o narzędziach. Na razie materiały. Różnego rodzaju papierki po cukierkach, po czekoladkach. Teraz mamy czas po Mikołaju, to może wam coś jeszcze zostało. Jak nie sprzątaliście na bieżąco, to akurat się przyda. Właśnie, i jakie materiały, jakie narzędzia, tak, bo mówiliśmy sobie teraz o materiałach, ale jakie narzędzia trzeba by było mieć, żeby z takich, takie szopki zrobić, zastanówmy się. Ja wypisałam tutaj kilka, oczywiście może być ich więcej, bo to zależy od waszej wyobraźni, od waszej inwencji twórczej, ale może być to tak, nożyk introligatorski, śrubokręt, śrubki, szpilki, pęseta. Zobaczcie, jak się pisze pęseta przy okazji. Papier ścierny, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkiel, ołówki, kredki, mazaki, taśmy klejące, kleje, a materiały plastelina, modelina, gips plastyczny, masa solna, styropian, drewno, wiórki, metale, tak, wykałaczki, tektury, staniole, bibuły, różnego rodzaju sznurki, światełka, nici. To jest tylko propozycja. Serwetki ozdobne bardzo, bardzo często wykorzystuję ja sama do dekupażu, ale też właśnie do różnych prezentowych darów i jakiś makiet.
perełki naklejane ozdobne. Tylko uwaga, też zapisałam taką informację. Wszystkie ostre narzędzia wymagają ostrożności w użyciu i konsultacji z rodzicem. Musicie bardzo uważać, żeby się nie skaleczyć, tak? Żeby z tej niespodzianki nie zrobiła się jakaś tragedia i krzywda. Oczywiście, tak jak powiedziałam, tych narzędzi i materiałów może być dużo, dużo więcej. Zapytajcie też rodziców, dziadków, rodzeństwo może Wam jakieś pomysły jeszcze dadzą. Pokażę Wam jeszcze filmik, który Was zainspiruje, a filmik stworzony przez samą panią naszą Malik, co ona wykorzystuje do robienia takiej szopki. I po tym filmiku pokażę Wam naszą szopkę, którą zrobiłam dla Was i jak ją robiliśmy. Jak już zbudowaliśmy naszą architekturę z tektury, to szopka jest smutna, szara, a oczywiście nie taka szopka krakowska ma być. Szopka krakowska jest barwna, taka jak strój krakowski. Dlatego przeważają w niej kolory krakowskie, czyli błękity, granaty i czerwienie. No i oczywiście złoto, bo jak idziemy do kościołów krakowskich, na przykład do kościoła ojców Bernardynów, to cały w złocie, tak jak to architektura barokowa. A my przecież nie pamiętamy, że wzorujemy się na naszych cudownych zabytkach. Więc tutaj mam szopkę w większości złotą, ale tym razem chciałabym zrobić w innych kolorach. Więc jak to było dawniej? Dawniej nie było jeszcze tej staniolu, przed wojną nazywane cynfolia, było tego mało, trzeba było zbierać papierki z czekolady albo z cukierków, całe rodziny się składały, jak szopkarz chciał mieć bardziej barwno, a inni zastępowali to kolorowym papierem i ewentualnie brązem. Teraz mamy i farby, i staniole, możemy tego kupić dużo. Mamy także jakieś takie hologramowe kartoniki i wszystko możemy wykorzystywać według naszego pomysłu. Ja tą wieżę tutaj pod moją złotą kopułę chciałabym sobie wykleić na czerwoną, bo myślę, że będzie ładnie czerwone ze złotym. I jak to robię? Po prostu wycinam paseczek tej szerokości, który powinien być. Jeszcze Wam przewinę na troszkę inny kawałek w momencie, kiedy Pani wycina okienka, dobrze? Żebyście zobaczyli, jak można okienko wyciąć. Wycinamy ze staniolu, wycinamy sobie paseczek. I robimy dekorację tralek. To srebro, żeby nam został sam złoty staniol. Robimy rureczkę. W palcach naprzód i jest wtedy taka grubsza rurka. I tymi rurkami, tak zrobionymi, szopkarze właściwie zdobią całą szopkę, tworzą z niej najróżniejsze esy, floresy, tworzą ich bardzo wiele. Ja tutaj sobie obetnę, nie potrzebuję takiego długiego. Potem, żeby był mocniejszy, dobrze jest go sobie tekturką czy deseczką, tak ładnie. O, nie chce mi się coś rurkować, widocznie jeszcze za mało go skręciłam w palcach. I wtedy już rureczka jest równa, jak nam zaczyna się kręcić. Obklejamy. Staramy się bardzo nie paćkać, bo to jednak nie jest dobrze. Ten klej to jakiś tam ślad zostawia, ale niewielki. Obklejamy sobie paseczkami. I oczywiście, ponieważ mój klej nie łapie od razu, musimy to robić w
w miarę różnego. Pani obkleja tralki, tak zwane małe kolumienki na elementach architektonicznych. Nie tylko, że musi być pracowity, ale musi być cierpliwy. Tak jak mówiłam dawniej, cały czas. Dobrze. Tak jak powiedziała pani Malik, takie szopki, wykonanie takiej szopki wymaga pracowitości, cierpliwości i wytrwałości, tak? Czyli trzeba troszkę precyzji, troszkę cierpliwości. Nie wszystko tak od razu wychodzi, a też wiemy, że wymaga to czasu. Właśnie. I przechodzimy do naszej części praktycznej. Ja przygotowałam już tą szopkę dla Was, ale pokażę Wam etapami, jak ją należy wykonać. To jest taka najprostsza szopka, jaką można wykonać. Oczywiście można zrobić też w inny sposób. Ja akurat zrobiłam w taki, który przyszedł mi do głowy, bo wykorzystuję wiele elementów i wykorzystałam do robienia takiej szopki następujące materiały. Widzicie je też na obrazku. Styropian, drewienko, klej wikol, trochę gałęzi akurat choinki, ale mogą być inne, mogą być sztuczne, mogą być prawdziwe, nożyczki, materiały, serwetki. I taka szopka wykonana już przeze mnie wygląda w ten sposób. Czekajcie, może powiększę Wam obraz. Czy będzie widoczny? Już pokazuję. Ona wygląda tak, już po wykonaniu. A zaraz pokażę Wam po kolei, jak wykonywałam każdy element. Przejdźmy do prezentacji. Mamy pierwszy element, czyli mamy styropian, mamy kartonik i wypałaczki. Styropian zginałam po prostu na pół, tak jak mamy tutaj zakładkę, zginałam zwyczajnie na pół, zapierałam wypałaczkami, tak jak jest w kroku pierwszym i w kroku drugim. Następnie przed naszą szopką ustawiłam na krzyż wypałaczki w dwóch rzędach, żeby na nim zrobić taką imitację żłóbka, tak? Czyli w tym momencie mamy i żłóbek, mamy i naszą postać czopki, ale także żłóbek, tak? Przykryłam to foliką i watką taką, którą tutaj widzicie i zobaczcie, co zrobiłam dalej. W następnym kroku przygotowywałam postać Jezuska. Najpierw zawinęłam malutką kuleczkę z papieru, którą przeoblekłam z biały papier. Potem ubrałam Pana Jezuska w naszą serwetkę, to jest właśnie nasz Pan Jezusek z tego zdjęcia. Serwetka może być różnego wzoru, wszelkiego rodzaju i to zależy od Waszej inwencji, od tego, co posiadacie akurat w domku. I położyłam naszego Pana Jezuska na żłóbku. Oczywiście wyślemałam to zwykłą watką. Czas na kolejne postaci, czyli została nam w świętej rodzinie, tak jak mówiliśmy, Maryja i Józef. No i tutaj niczym się to właściwie nie różniło od zrobienia postaci Pana Jezusa, natomiast oprócz kuleczki, główki i tego, co nam pozostało, musiałam włożyć kika, żeby te postaci wbić. Pana Jezusa kładliśmy na żłóbku, a tutaj postać Józefa i Marii należało już wbić do styropianu. Więc trzeba było taki kij zamontować na końcu, widzicie, na końcu mamy kijek ostry. Pierwszy etap się nie zmienił, zawiązałam sznureczkiem i wybieramy oczywiście w zależności od tego, czy to Maryjka, czy to Józef, może być jakiś niebieski materiał, błękitny, Józef może być w brązach, może być, ja miałam akurat zielony, więc wzięłam zielony, można oczywiście dokleić włosy, ja nie doklejałam, żeby Wam pokazać, ale doklejone wyglądają w ten sposób, albo dołożone, można pomalować oczka, usta, także tutaj dowolność i kwestia Waszej wyobraźni, to mogą być flamastry, mogą być cienkopisy, to w zależności od tego, co posiadacie. Taka szopka z boku wyglądała tak, ponieważ ja ją okleiłam, obłożyłam zwykłymi sklejkami drewnianymi, zobaczcie, to są zwykłe sklejki drewniane,
Ja ich specjalnie nie przyklejałam, żeby Wam pokazać. Można je nałożyć z boku, ale można też pomalować. Udekorowałam całość naszymi gałązkami od choinki. Udekorowałam również szyszkami, tak? Takie polskie szyszki, ale mogą być też inna roślinność, taka, która akurat u nas jest. Skorzystałam z gotowej gwiazdy do prezentów na ozdoby. Jak macie też kupione, można skorzystać. Można też zrobić własną gwiazdę betlejemską. I uwaga, zwierzątka wykorzystałam z Kinder Niespodzianek. Akurat miałam takiego wielbłąda, ktoś pisał właśnie, że można wielbłąda. Miałam też inne zwierzątka, więc je wykorzystałam i dołożyłam do naszej sajenki. Oczywiście moja sajenka nie jest stabilna, bo ja na potrzeby naszego spotkania nie przyklejałam tych elementów, ale Wam proponuję, jak już będzie gotowa, przyklejcie wszystkie elementy, dokończcie ozdabianie, dokończcie szczegóły, pomalujcie wszystko w całości, dopieśćcie każdy detal, ponieważ tak jak widzicie, dzisiaj rozpoczął się konkurs na najpiękniejszą szopkę i my na te Wasze szopki będziemy czekali. Przysyłajcie nam zdjęcia, pamiętajcie, żeby te zdjęcia były z przodu, z boku, z tyłu, tak żebyśmy mogli ocenić całość wykonanej szopki i ocenimy pomysłowość. Tak jak piszecie, proste, bardzo prosta ta szopka. Dziękuję i cieszę się, że Wam się podobała. Natomiast Wy możecie zrobić przeróżne, od bardziej złożonych do prostszych. Zostało nam jeszcze chwilkę czasu, mamy troszkę czasu poza planem, więc jeżeli chcecie, pokażę Wam jeszcze chwilkę naszą salę wystawową, dobrze? Spróbuję się odpiąć, mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. Na razie naszą szopką się z Wami pożegnam. Tak wygląda nasza szopka już wystawiona, ta, którą robiliśmy. Dziękuję Wam za wysłuchanie i przechodzę na tryb większej kamerki i będziemy szli zwiedzać nasze muzeum jeszcze tutaj zdalnie, zaraz przejdziemy, jeżeli będziecie przez chwilkę czuli jakieś trzęsienie, to znaczy, że laptop po prostu przechodzi wędrówkę. Przepraszam najmocniej, niestety nie udało mi się połączyć z internetem muzeum, więc niestety pokażę Wam tylko w tym pomieszczeniu, dobrze, na tyle, ile się uda, nasze muzeum, dobrze, z takiej pozycji, na ile się nam to uda. Będziecie mnie widzieli, ale zobaczycie za to fragmenty szopek wystawowych. Widzicie, tam w oddali znajduje się piękna sala wystawowa. Słychać mnie?
Teraz zobaczę, na ile mi wystarczy możliwości. Zobaczcie, jest taka duża szopka. Ona ma otwarte elementy. I nasza szopka z przodu, cała sala wystawowa. Tam są przygotowane kamery, przygotowane światła, bo tak jak mówiłam, jutro ma nastąpić, mają nastąpić jasełka. Na szopek wystawionych. Zobaczcie, cała sala Muzeum Narodowego. Wracamy do naszego miejsca spotkania. Wam jeszcze mogę pokazać jedną z szopek Zygmunta Hajduka. Nam oświetloną, piękną szopkę. I wracamy do naszej szopki pani Marzeny Dłużniewskiej. Dobrze, przedłużyłam o 2 minutki. Na dzisiaj będziemy kończyli. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze spotkanie. W nowym roku będziemy się widywali częściej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę wszystkim radosnych, zdrowych przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia. Obyście kolędowali wspólnie z najbliższymi, żebyście ten czas spędzili w sposób miły, przyjemny. No i oczywiście próbując tworzyć czopki bożonarodzeniowe. Dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się i do zobaczenia w nowym roku i zapraszamy do Krakowa. Pa, pa. Pa. Do widzenia, pa. Dobranoc. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję również za życzenia. Trzymajcie się, pa.